Cześć, tu Michał Wrzosek, twój dietetyk i pogromca zbędnych kilogramów. Dziś chcę podzielić się z tobą trzema najważniejszymi wskazówkami, które pomogą ci pozbyć się tkanki tłuszczowej z brzucha. Musisz wiedzieć, że duża ilość tłuszczu w okolicy brzucha jest silnie powiązana z chorobami takimi jak cukrzyca typu drugiego, nadciśnienie tętnicze i chorobami serca, dlatego tym bardziej warto się z nią uporać. Jeżeli potrzebujesz się zmotywować, wejdź na www.michalwrzosek.pl i zobacz metamorfozy moich podopiecznych, którzy w 2019 roku zrzucili ponad 7800 kg. Nie zapomnij też zasubskrybować mojego kanału. Przycisk subskrybuj znajdziesz pod każdym filmem. Zacznijmy od pierwszej i najważniejszej zasady. Jeżeli chcesz schudnąć z brzucha, musisz zmniejszyć ilość spożywanych kalorii. Na przykład przez unikanie żywności o dużej gęstości energii, czyli słodyczy, żywności typu fast food, napojów alkoholowych oraz jednocześnie najlepiej zwiększyć wydatek energii poprzez zwiększenie aktywności fizycznej. Wysoki poziom tkanki tłuszczowej jest konsekwencją przewlekłej nierównowagi energetycznej. Czyli energia, którą dostarczasz z pożywieniem, jest stale większa niż ta, którą wydatkujesz. I właśnie ta nadwyżka energii jest gromadzona w postaci białej tkanki tłuszczowej. W dzisiejszych czasach dużo prościej jest zjeść za dużo, niż spalić zjadaną ilość kalorii. Żywność jest produkowana w nadmiarze, jest łatwo dostępna. O 22 w niedzielę możesz zjechać windą do sklepu, gdzie kupisz słodycze, lody, słone przekąski. Nawet nie musisz wychodzić z domu, wystarczy, że wejdziesz w aplikację i zamówisz cokolwiek z dostawą pod same drzwi. Problem pojawia się, gdy te kalorie trzeba jakoś zużyć. W dobie wszechobecnej wygody to nie jest takie proste. Gdy zamiast wchodzić po schodach, wjeżdża się windą, zmywarka zmywa za ciebie naczynia, zakupy dojeżdżają pod same drzwi, a praca ma charakter siedzący. Podsumowując, żeby zrzucić tłuszcz z brzucha, boczków czy ud, musisz spożywać odpowiednią liczbę kalorii, mniejszą niż ta, którą wydatkujesz. Musisz zadbać także o to, aby spożywane produkty były nieprzetworzone, a posiłki urozmaicone. Takie, które dostarczą energii z odpowiednim stosunkiem białka, tłuszczu i węglowodanów oraz witamin i mikroelementów. Wskazówka numer 2. Jakich produktów powinniśmy jeść mniej? I to jest jedno z najczęściej zadawanych pytań. Czy żeby zrzucić tłuszcz, trzeba przestać go jeść, czy jednak tyje się od cukru? I zaraz to wszystko Ci wyjaśnię. Odpowiem na to pytanie, opierając się na wynikach niedawno przeprowadzonego, randomizowanego badania klinicznego, w którym wzięło udział aż 609 uczestników. Uczestnikom badania przydzielono dietę. Jedna dieta to była dieta niskotłuszczowa, druga dieta to była dieta niskowęglowodanowa. Stosowali się do niej przez 12 miesięcy. Obie grupy miały za zadanie spożywać wysokiej jakości nieprzetworzoną żywność. Po 12 miesiącach spożycie kalorii w obu grupach było na podobnym poziomie. Średnia utrata masy ciała w pierwszej grupie wynosiła 5,3 kg, a w drugiej 6 kg. I ta różnica 0,7 kg w ciągu 12 miesięcy nie jest istotnie statystyczna. Wnioski są takie, że odpowiednio dopasowane spożycie kalorii i białka sprawia, że udział węglowodanów i tłuszczów nie ma znaczenia dla utraty masy ciała. Nie ma jednej najlepszej diety, zarówno dieta niskotłuszczowa, jak i niskowęglowodanowa może być zdrowa i może korzystnie wpływać na proces odchudzania. Trzecia wskazówka brzmi: warto jeść więcej białka i błonnika. W sporej grupie osób białko kojarzy się z budowaniem mięśni, z kulturystami i siłownią. Oczywiście to jest prawda, ale właściwa podaż białka jest również kluczowa w czasie odchudzania. Dzięki większej ilości protein łatwiej jest zachować beztłuszczową masę ciała, a przez to utrzymać lepsze tempo metabolizmu. Badania wykazały, że optymalna podaż białka na diecie redukcyjnej u osób ćwiczących to 1,8 do 2,7 g na kilogram masy ciała i to wyższe spożycie białka wpływa też korzystnie na odczucie sytości w czasie stosowania diety z deficytem energetycznym. Z kolei w badaniu opublikowanym na koniec 2019 roku wykazano, że właściwa podaż błonnika wraz z dietą jest niezależnym czynnikiem ułatwiającym redukcję tkanki tłuszczowej i zmniejszającym ryzyko efektu jojo.
Najlepszym sposobem na pokrycie zapotrzebowania na błonnik jest spożywanie dużej ilości pokarmów roślinnych, takich jak warzywa, owoce, nasiona roślin strączkowych i pełnoziarniste produkty zbożowe. Znasz już skuteczny i potwierdzony badaniami naukowymi i moim doświadczeniem sposób na to, jak schudnąć. Nie pozostaje mi nic innego, jak trzymać za Ciebie kciuki, a jeśli masz do mnie jakieś pytanie, napisz w komentarzu. Cześć!